Hej, cześć witajcie, Zemać, i słuchajcie, dzisiaj mam dla Was wyniki, ankiety, znaczy wyniki. Prędzej powiem to tak, że po prostu odpowiem na każdy z tych punktów, yy, o każdej grze coś powiem, jeżeli chodzi o kanał i Let's Play z tej gry. Tak więc dobra, słuchajcie na pierwsze miejsce oczywiście GTA 5 My tutaj się troszeczkę zdziwiłem, myślę, że będzie bardziej z tyłu. Ale, skoro, skoro tyle głosów aż zostało oddanych na GTA 5, to oczywiście w sumie ja i tak będę kupował jakoś po premierze, jak trochę cena spadnie i na kanale będzie i multiplayer, tam z bejżakiem i tak dalej, i będzie single player nagrany. Tak więc o to się nie musicie martwić. GTA będzie w pełnym wymiarze, na multiku z różnymi osobami i tak dalej, i tak dalej. Na, mam nadzieję, w przyzwoitych detalach, bo. Jeżeli ktoś wie, to wymagania zostały opublikowane i są banalne, tak mogę ująć, tak więc tyle o GTA 5. Tak pokrótce o każdej powiem. Dobra, drugie miejsce zajęło MTA, inny tryb po prostu. O to chodziło. Nie MTA Daisy tylko jakiś Drift, Real Life i tak dalej, bo tych trybów przecież jest dziesiątki, Tak więc słuchajcie, taki, takie coś byśmy mogli zrobić, ale dopiero jak e, zakończymy MTA Daisy, bo dwa razy MTA tak jakbyśmy, nie wiem, od razu zaczęli Let's Play z Crazy's 1 i Crazies 2 od razu na kanale. Jednocześnie na zmianę bym rzucał. No bez sensu. Ja wiem, że tu nie ma żadnej fabuły przecież w tym. E, tak więc, ale no tak wolę zrobić. Jeden sezon skończę, bo nie będziecie wiedzieli co oglądać. Połowa się podzieli, o to jest lepsze, to oglądam tylko to. To jest lepsze, to, tylko to oglądam. I każdy się tak podzieli i zostaniecie tak po połowie. A jak będzie jeden Let's Play? To będziecie oglądali jeden Display. Później się skończy, to będziecie ten kolejny ZMT oglądać, mam nadzieję. Tak więc tak to chcę zrobić. E, dobra, trzecie miejsce zajął raz, Tutaj się nie zdziwiłem, gra jest bardzo tania, 24 zł nie ma problemu, mogę sobie kupić, e, tylko z kim będę grał, to nie wiem. Tutaj nie mówcie też o obieczaku, Mike, Mirrorlandzie i tak dalej. Oni mają tą grę oczywiście. Też tam maniaczyli, ale to nie ode mnie też zależy, czy ja z nimi będę grał. I w sumie wiecie, jak trudno jest się skoordynować z czasem. Tak więc raz nie ma problem, nawet zaraz mogę głupować, eee, więc to jeszcze pisze w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Seven Dice to Dice, słuchajcie, grę mam, już podchodziłem w grudniu do nagrywania z Rolandem, eee, tworzyliśmy serwer i tak dalej, bo mieliśmy problem w sumie ze stworzeniem serwera, ale daliśmy radę, próbowaliśmy tam dalej nagrywać. Ale niestety, słuchajcie, yy, gry nie przechwytuje millisection i po drugie, są lagi, jeżeli gra się w oknie na aktywnym ekranie, tak jak teraz nagrywam na przykład Pulpit, bo wtedy miałem w oknie grę i tak dalej, i są problemy, więc to będę testował jeszcze. Yy, ewentualnie będę nagrywał trudno frapsem, o ile fraps nawet to wyłapuje i będzie, będą rzadko odcinki, bo no fraps, czekajcie, na 2000 giga, to ile będzie odcinków? 8. Nie wiem, dobra, zobaczymy. E, nic nie będę przepowiadał. Jeszcze fraps wpierdala kratki jak po popieprzony, tak więc to też wiecie. Dobra, i to co nikt nie czytał w opisie, to ja po prostu dałem do ankiety te dwie gry kolejne: czyli Daisy Stand Alone, Arma, 2 Mod Daisy. choć ja tych gier nie będzie, ponieważ e, jak mówiłem we vlogu QA1, chyba tak samo co że na te gry trzeba bardzo dużo czasu poświęcić, żeby nagrać jakieś dobre odcinki. Tak więc ja nie zamierzam siedzieć 5 godzin przed komputerem po to, żeby nagrać Wam jeden 30 minutowy dobry odcinek z cięciami. Tak więc, no niestety, w MTA siat jest mały, wsiadamy, jedziemy i playsy mamy praktycznie w co drugim odcinku. Tak? tak więc, na pewno jest tam lepiej niż w takiej stand gdzie jest mapa z 20 razy czy 30 razy większa od MTA Daisy. Gdzie zanim się spotkamy, to pewnie minie 16 odcinków. I jak się spotkamy, to pewnie od razu w sekundę umrzemy. Tak więc nie ma sensu, według mnie. E, dobra, Arma 3. W tutaj o Armię 3 ja nawet nic nie wiedziałem. Dopiero jak tak rzeczywiście masowo pisać, pod tym. Filmem to zauważyłem że Zobaczyłem sobie tam na Angielskiej tubie O co chodzi w ogóle, czy tam jest tak samo multi I tak dalej I ja uważam, że To na pewno dobrze, jakoś śmiesznie by się sprzedało Tylko To jest trochę poważna gra i tak dalej Więc czy ja się do niej nadaję Na pewno, no nie wiem, zobaczymy Tak więc armę na razie odstawił na bok Jedną i drugą, jeżeli chodzi o Daisy Jeżeli chodzi o trójkę no i ósme, szkoda, że to, ta gra niestety tak daleko zaszła w tym rankingu, bo to jest Don't Starve Together Multiplier, słuchajcie ta gierka jest naprawdę fenomenalna, ona ma połowę głosów tego co GTA albo MTA, ponownie, tak więc jestem zawiedziony, bo ten let's play chcę bardzo zrobić i w sumie i gra i ten dodatek nie kosztuje dużo, bo go nie mam na razie. I bardzo chciałem to nagrać jakiś dłuższy sezon i to nie jeden sezon, a później jeszcze Don't wa normalny sezon single player. Przepraszam. Tak więc naprawdę szkoda mi było jak zobaczyłem, że jest tak daleko Don't Starve. Naprawdę fajnie można prowadzić tą serię, nie trzeba się za, za bardzo przygotowywać do takiego let's playa. Siadasz, grasz i to jest fenomenalna gra. Ja się już doczekać nie mogę. Bo jak widzę, że wszyscy rzucają tego Don't Starwa, Multi i tak dalej, a ja cholera się zastanawiam, czy go nagrywaj, bo jest na 8 miejscu, tak więc. Jeżeli... Dobra, zaraz wam wytypuję tego, który ja bym chciał nagrać. Dobra, SimCity to tak dałem dla Beki, bo ja mam w sumie SimCity na innym originie i tak sobie wpisałem, żeby zobaczyć ile będzie miał głosów 39, więc o SimCity zapominamy, on będzie kiedyś na live HDZ1 wyszedł 15 stycznia, tak słuchajcie, ta gra na razie jest w tym. W, w becie w alfa płatnej nie wiadomo ile tak będzie ktoś mi pisał, że dwa tygodnie no chuja, ja przeczytałem że może być nawet dwa lata tak. tak więc no to tak jak było wcześniej z armą dwójką i dayz a r ten dayz stand alone tak więc dobra tak po prostu chciałem wam o tym chciałem też napisać bo myślałem bo tyle osób też wypisało ten tytuł a, zagłosowało niewiele. Dobra, kolejne. Tak sobie też dla idei Fallout, Fallout New Vegas, bo to byłby długi let's play i bardzo chciałbym zagrać w tą grę. Nigdy jej nie przeszedłem, nigdy jej na dysku nie miałem. To byłby ślepy let's play, parę odcinków oglądałem tam u T-Volta i u Ragnaroka, czy u kogoś, już na nie pamiętam. No i kolejna gra, co jest też zajebistą groma, jest znana na przedostatnim miejscu Prison tak czyli tworzymy więzienie. Przyjmujemy więźniów, musimy ich pilnować, żeby nie uciekli z tego więzienia i po prostu musimy dobrze skonstruować to więzienie. Szkoda, bo ta gra też nie jest bardzo droga, i tak dalej. Słuchajcie, e, dobra, jeszcze to ostatnie. Tam e, Shadow of Mordor, tak sobie dałem po prostu, tak samo na spontanie 722 głosy oddane w, tym, w tej ankiecie. Dobra, tak więc e, jeszcze chciałem Wam powiedzieć o moich trzech takich powiedzmy najbardziej co chciałbym nagrać w najbliższym czasie. Tak więc ja bym spróbował Rasta, Seven Days to Die, Don't Starve Together. I niestety architekt, Architect, bo w tą gierkę o tym więzieniu naprawdę chciałbym już zagrać od X czasu. A jeżeli chodzi o Don't Starwa, to to, to to jest po prostu klasyka i mam nadzieję, że więcej wyjdzie takich gier. I ja po prostu na pewno będzie jeszcze kilka sezonów z Don't Starwa tyle powiem, bo ja uwielbiam tą grę i tyle a już chyba niedługo będzie mijał rok od pierwszego sezonu single player, jeżeli ktoś nie widział to zapraszam poszperać w playlistach tak więc myślę, że cztery gry wytypowałem, czy coś pominąłem? nie za bardzo, tak więc dałem wam moje cztery najlepsze gry, które chciałbym w najbliższym czasie sobie zacząć nagrywać, a w najbliższym czasie to nie znaczy, że w tym tygodniu, za dwa tygodnie tylko możliwe, że za miesiąc, teraz mamy MTA Day Z, ostro, specjalne i tak dalej, musimy nagrywać to ostro tak więc nie ja będzie niestety tutaj tego e, wszystkiego naraz, że raz Seven Dice to die, o jeszcze Don't Starve Multi opuszczę, nie jeszcze Crazy'a, będę miał Tom Pridera wrzucał MTA DSD, To ja się posrę, jak będę miał 6 serii, czy ileś naprawdę. Ja nie robię dużo serii, robię mniej serii, ale sukcesywnie je wrzucam i nagrywam, tak? Tak więc użemy się, że to tyle, to są wyniki ankiety, e, powiedziałem w co bym bardzo chciał zagrać. Eee, tak więc eee, zobaczymy jeszcze w najbliższym czasie. Ja się zastanowię, pogadam z innymi. Eee, I Seven Dice tutaj mam już kupione, tak więc na Steam, więc będę próbował sobie eee, je jakoś ogarnąć w tym oknie, żeby nie lagowało tak bardzo tragicznie jak dotychczas. Chociaż może frapsem się uda, ale cholera, jak myślę, że mają te klatki spadać jak 3 lata temu czy 4, to mnie normalnie szlak jasny strzela. No i cóż, dzięki za uwagę, się cześć, papa.